Radio Golcit. Na zaangażowanie silnego lobby za granicę, przywołując nazwisko George'a Sorosza. W Warszawie uczczono dziś 100. rocznicę powstania Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych, weteranów, wojsk ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji odbyły się przy pomniku czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Po to umierali, po to ginęli. Oto ta cała odwaga i ten wielki wysiłek został wydobyty z narodu polskiego, byśmy dzisiaj cenili każdą kroplę krwi żołnierskiej poświęconej dla naszej niepodległości. Nie dla jakiejś kasty, nie dla kontynuacji sowieckiego imperium, nie dla kontynuacji przywilejów tych, którzy stamtąd się wywodzą, ale dla narodu polskiego, dla ludu polskiego, dla wojska polskiego, dla niepodległej, całej, sprawiedliwej Rzeczpospolitej Polskiej. Ofiara krwi żołnierzy Błękitnej Armii jest dla nas także zobowiązaniem. Zobowiązuje, żeby Polska była sprawiedliwa, żeby Polska była niepodległa, by nikt spoza granic Polski nie mógł próbować przypisywać sobie prawa do decydowania o tym, jakie będą prawa, sądy, instytucje i kształt narodu polskiego. Bo to naród polski w wolnych wyborach, za które zapłaciliśmy wielką ofiarę krwi, decyduje o swoim kształcie. To ważne zobowiązanie, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji w naszej ojczyźnie. Dokładnie w 73. rocznicę śmierci porucznika Wojciecha Stypuły pseudonim Bartek Instytut Pamięci Narodowej odnalazł jego doczesne szczątki na Litwie. Żołnierze Armii Krajowej na Wileńszczyźnie zamordowali Sowieci. Reportaż z poszukiwań będzie można zobaczyć w najbliższym czasie na antenie telewizji Trwam. Porucznik Bartek na Kresy Wschodnie trafił z Warszawy w 1943 roku. Służył w oddziałach m.in. Ragnera, Lecha i Kotwicza. W zgrupowaniu naddniemeńskim był oficerem do zadań specjalnych, podkreśla jego siostrzeniec Wojciech Banaś, który nosi imię swojego wuja. Jak go wysyłano do Niemców, to gadał z Niemcami, jak go wysyłano do Ruskich, to gadał z Ruskimi. On przez cały czas... Na zegarach w Polsce jest godzina trzecia. ...był dokumentowany w relacjach jego przygotowania do odbicia. Bartek został zamordowany przez sowiecką partyzantkę z NKWD na Długiej Wyspie w Puszczy Rudnickiej na Wileńszczyźnie. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Tą nocną porą pozdrawiamy całą rodzinę Radio Maryja. Bardzo nam miło, że towarzyszą nam Państwo mimo tak późnej pory. Pozdrawiamy również naszych rodaków, którzy słuchają nas poza Polską i życzymy dobrego odbioru naszego programu. Uważa Michał Świec-Cielebon, propagator historii oraz dalej kuzyn Bartka. Świadkiem śmierci żołnierza była sanitariuszka o pseudonimie Marianna, jego wojenna narzeczona. Dzięki jej relacji rodzina Bartka natrafiła na ślad miejsca jego pochówku, ale dopiero na początku lat 90. po wojnie przez wiele lat ukrywała je w tajemnicy. Ona wtedy bała się odnaleźć, do czego się zaczynała naszą rodzinę, rodzinę Bartka, żeby o tym powiedzieć, bo bała się, że nam prowadzi na nasz ślad UB. W związku z tym czekała do tych czasów, kiedy nie można było o tym mówić. Musiały minąć 2 lata, aby poszukiwaniami Bartka zajęły się instytucje państwowe. To jest jak gdyby takie dopełnienie obowiązku godnego przez rodzinę. Tego nie miał Bartek wtedy, 70 lat temu. Podkreśla dr Leon Popek z Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Ekipa Instytutu odnalazła także na Litwie innego żołnierza, kaprala Edwarda Buczka, pseudonim Grzybek. To jednak nie koniec poszukiwań. Uprzywilejowana pozycja banków w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gościć będą Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Mariusz Zając, członek zarządu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i Agnieszka Kołodziejska, koordynator inicjatywy Nasze Jerycho, Mury Litwy i Niesprawiedliwości muszą runąć.
Pierwsza część rozmów w telewizji Trwam o godzinie 18.15. Druga w Radiu Maryja o 21.30. Drodzy Państwo, zapraszamy także na spotkania w rodzinie Radia Maryja, które odbywają się w naszej radiowej rodzinie, również w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I tak już dzisiaj, 23 lipca, rodzina Radia Maryja gromadzi się w kościele świętego Szczepana, aby modlić się w intencji ojczyzny, Ojca Świętego Kościoła Radia Maryja, telewizji Trwam, wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Msza święta sprawowana będzie w niedzielę o godzinie 1 po południu. Serdecznie zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja z Chicago i okolic. Będzie również możliwość nabycia ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. A przed nami teraz krótka katecheza, następnie modlitwa różańcowa. Dzisiaj powiemy sobie na temat sakramentu małżeństwa. To oczywiście